Czy od pożyczki między spółkami kapitałowymi musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Tak. W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych taka pożyczka podlega opodatkowaniu stawką 0,5% wartości pożyczonej kwoty pieniędzy. Jeżeli pożyczki udziela nam spółka, która zajmuje się tego typu działalnością na co dzień, wówczas możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku PCC. A co jeśli nie zgłosimy pożyczki do Urzędu Skarbowego i nie zapłacimy podatku PCC, wówczas spółka biorąca pożyczkę może liczyć się z nałożeniem tzw. sankcyjnej stawki podatku. Zapłaci aż 20% pożyczonej kwoty.